Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zaczynam okres tarliskowy. Właśnie najładniejsza moja para koi tutaj trafiła. Samczyk to zeszłoroczny, przepraszam, rozpłodowiec mój. Samiczka to jest jego dalsza kuzynka. Tak się prezentuje mój tarlak nowy. Te pizze są dopiero opuszczone, także są jeszcze troszeczkę wystraszone. pH wody w tym akwarium na tą chwilę jest na 5,8-5,9 w tych granicach. No jeszcze się tutaj troszeczkę obniży, bo wlałem wyciąg z szyszek olchy i z liści orzecha włoskiego. Jest czysta osmoza i część wody z akwarium głównego. Także w granicach 5,8-5,7 może nawet będzie pH docelowo, jak już się woda unormuje. Tak się prezentuje mój tarlak. Chciałem zrobić coś innego. Ten korzeń pępień będzie miejscem na ikrę. Jeśli nie zadziała, to wtedy wrócę do mojej zielonej deski. Ale na razie chcę tak trochę z naturą, żeby poobcowały. Samiec jest dobrym opiekunem. Także tej pary nie będę odławiał po złożeniu ikry. Mam też ruch, że 3 razy wyprowadzą wodę. Akwarium ogólnym, tym 200, później mu je wyjadały, ale ogólnie sobie dobrze radził. Także ta parka będzie odchowywała swój narybek. Przynajmniej do jakiegoś momentu. I to byłoby tyle. Serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę miłego dnia.